migrałami. Dlatego i umrę. Trzy ekipy zapraszam. I trzymam tę kolejność, to wyczytuję. Pystawki będę. Monsters zapraszam na linię. Dance for fun na środeczek. Tak na chwilę. No. Po prostu muszą się podzielić parkietem, a my musimy widzieć, kto jest kto. Czyli LDZ Skills 2. Monsters. Trzech śmiałków na linii. Dobra. Reszta siada, kica wspiera. Siedera witać. Będą się przemieszają, ale zaraz wszystko pewnie zobaczymy klarownie. Tutaj sześć śmiałków. Tyłem do was przez chwilę, drodzy państwo, bo tak trzeba. Znaczy, ja to i tak, jak oni tańczą, że tak chcieliby pokazać trochę, a z drugiej strony musi mieć klarowność. Więc ja już wiem, że się publiczność w takich sytuacjach nie miała, ale mimo z swojej strony. Więc tak, chłopaki, to tak wiecie, tak nie chciałbym wam zaprzątać głowy, bo bitwa najważniejsza. Tak w sumie startować można z boku, nie ze środka. No bo jak są ludzie, to nie widzą, nie? Ale z drugiej strony ferwor tej akcji powoduje, że coś tam wierzę, że i tak widzicie, nawet czasami między rękami i nogami. Się dzieje, tu ma się dziać, też przed tymi oczyma, przede wszystkim w sumie w jakimś sensie turniejowym, jest gotowość. Niezależnie czy jest komputer, jest szambalaja. To jest jeszcze jedna runda do drugiej przerwy przed następną kategorią. Fruniem. Są na swoich liniach. Się powitali, niech teraz walczą. Monsters, Dance for Fun, LDZ Skills. Tak jest. Tu jest ich trzech, tu jest ich trzech, tu jest ich dwóch. I czeka miejsce w finale. W takim razie. Szambaja!
Brawo dla wszystkich trzech ekip. Skończy pojedynek w linii Berlinga. Zapraszam z powrotem na linię. Monsters. Dance for fun. LDZ Fields. Sędziowie. Raz, dwa, trzy. LDZ Fields zwycięsko. I do następnej rundy. To będą już półfinałowe starcia. Dziękuję wszystkim ekipom, które się zmierzyły. Duża piątka też for fun. Duża piątka potwory. Monsters znaczy oczywiście. Kolejna runda, jeśli chodzi o kategorię 3x3, która odbędzie się...